Cześć, witajcie na naszym kanale z krótkimi faktami i ciekawostkami. Zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału. W fizyce, aby dobrze zrozumieć ruch, a konkretnie pojęcie ruchu, w jaki jest ono definiowane przez fizyków, ważne jest rozróżnienie i zrozumienie czterech pojęć: położenia, toru ruchu, drogi, a także przemieszczenia. No bo jak ruch wygląda, no to każdy wie. Ale jak to opisać w sposób fizyczny, już niekoniecznie. Sam w czasach szkolnych miałem problem ze zrozumieniem tego, że tak podstawowe pojęcia są tłumaczone w bardzo skomplikowany sposób, w taki, że człowiek nagle przestaje wiedzieć, czym jest na przykład tak podstawowe pojęcie jak droga, ale do sedna. Postaram się to wyjaśnić prostym językiem. Na początek mamy położenie, czyli jest to miejsce, w którym znajduje się coś. Na przykład nasz pies. Ale aby określić, trzeba wybrać punkt odniesienia, czyli względem czego się nasz pies znajduje. No bo na przykład względem domu znajduje się on 200 metrów na północ, 100 metrów na wschód i 5 metrów wyżej niż próg domu. A względem krzaka, który wącha, znajduje się on 20 cm na południe, 3 cm na zachód. I 1 centymetr wyżej. Rozumiecie? Wartość położenia jest zależna od tego, względem czego ją podajemy, czyli właśnie względem układu odniesienia. Tak, układem odniesienia może być właśnie nasz dom, może być ten krzak, i tak dalej. Do podania położenia używa się układów współrzędnych o wartościach x, y i z. Czyli jak w naszym przykładzie. Odległość na północ lub południe, niech to będzie x. Odległość na wschód lub zachód, niech to będzie z. I odległość do góry lub na dół, to niech będzie y. Czyli mamy takie położenie, jak koordynaty w grach komputerowych, które pokazują położenie jakiegoś przedmiotu, do którego zmierzamy, którego szukamy względem gracza. Teraz tor ruchu. Załóżmy, że nasz pies ma przypięty lokalizator GPS, i na mapie w telefonie widzimy, jak się on poruszał w ciągu ostatniej godziny. Mamy linię, która pokazuje jego położenie w każdym momencie przez ostatnią godzinę. Jeśli pies biegł ciągle tylko prosto, no to będzie to linia prosta. Ale jeśli krążył to tu, to tam, no to będzie to linia kręta. Ta linia to jest właśnie tor ruchu. Pierwszy przypadek. To ruch prostolinijny, ponieważ nasz piesek biegł cały czas prosto, i tor ruchu jest linią prostą. W drugim przypadku był to ruch krzywolinijny, ponieważ ta linia pokazująca tor ruchu jest po prostu krzywa. Kolejne pojęcie jest to droga. Droga to długość toru ruchu czyli jest to długość tej linii, jaką wyznaczył pies w trakcie swojego spaceru. Albo troszkę inny przykład. Jak mamy jakąś mapkę do treningu? To na koniec zawsze pojawia nam się podsumowanie treningu z pokazaniem na mapie toru ruchu. Jakim przebiegliśmy, czy przejechaliśmy na rowerze, a pod tym jest podsumowanie pokazujące dystans, na jakim trenowaliśmy? Ten dystans to właśnie droga. No i na koniec mamy jeszcze przemieszczenie. Jaka jest różnica między przemieszczeniem a drogą? Droga. To długość toru ruchu, czyli całego ruchu, jaki został wykonany w danym czasie. Przemieszczenie natomiast to odległość między punktem startowym a punktem końcowym, niezależnie od tego, co działo się w międzyczasie. Liczy się tu jedynie ostateczna odległość między punktem A, w którym ruch się zaczął, a punktem B, gdzie się skończył. Przykładowo, wyszliśmy sobie z domu, przebiegliśmy 5 km, i skończyliśmy w punkcie startu, czyli w domu. W tym przypadku droga wyniesie 5 km, ponieważ taka będzie długość toru ruchu. A przemieszczenie 0 km, bo jesteśmy w punkcie startowym. Tak, czyli między punktem startowym a punktem końcowym jest 0. Przemieszczenie w tym przypadku to 0. Podsumowując, położenie mówi nam, gdzie coś jest w względem czegoś, tak, czy to względem Domu, kamienia czy całej kuli ziemskiej. Tor ruchu pokazuje ścieżkę, jaką coś przebyło. A droga jest to długość toru ruchu. Przemieszczenie natomiast to różnica między, między tym, gdzie coś zaczęło ruch, a gdzie go skończyło. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w sposób prosty i zrozumiały. Dajcie proszę znać w komentarzach. Czy jest to jasne, czy nadal coś pozostało jeszcze niejasne? Prośba też o łapkę w górę. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Cześć.